Wydawnictwo Dwie Siostry zaprasza do wysłuchania książki Ani M.G. Schmidt zatytułowanej Jaś i Janeczka. Tom trzeci. Przełożyła Maja Porczyńska-Szarapa. Czyta Jarosław Boberek. Ola i Ula. Ciocia Jola przyszła w odwiedziny i przyprowadziła swoje córeczki. Dwie małe dziewczynki. Nazywają się Ola i Ula. Są mniejsze niż Jaś i Janeczka. Chcecie zobaczyć moją lalkę? Pyta Janeczka i przynosi lalę. A chcecie zobaczyć mojego pieska? Pyta Jaś i ciągnie badylka przez cały pokój. Ale Ola i Ula są strasznie nieśmiałe. Nic nie mówią i trochę boją się badylka. Idziecie pobawić się z nami w ogrodzie? Pyta Janeczka. Ale dziewczynki wciąż nic nie mówią. A może stanę na głowie? Pyta Jaś i staje na głowie przy pianinie. Oli i Uli się to podoba, ale nadal nic nie mówią. Czy one nie umieją mówić? Pyta Jaś ciocię Jolę. Oczywiście, że umieją, mówi ciocia. Ale najpierw muszę się trochę oswoić. Misiu! Woła nagle Ola. Ta, misiu! Woła Ula. Wreszcie zaczynają mówić. Misio bardzo im się podoba. I chcą posiedzieć w wózku z misiem. A Jaś i Janeczka ciągną wózek. Najpierw po pokoju, potem po ogrodzie i znów po pokoju. Ale fajnie! Krzyczą Ola i Ula. Widzicie? Mówi ciocia Jola. Pierwsze lody przełamane. Lody? Jaś rozgląda się, gdzie te lody. Tak się mówi, wyjaśnia ciocia. To znaczy, że ktoś już nie jest nieśmiały. W końcu ciocia zbiera się do wyjścia. Woła Ole i Ule, ale one nie chcą iść. Chcą zostać w wózku i zaczynają wrzeszczeć, a na dodatek nie chcą puścić misia. Wiecie co? Mówi Jaś. Możecie wziąć misia. Może u was zostać cały tydzień. Ola i Ula bardzo się cieszą i teraz grzecznie idą ze swoją mamą. Chyba nie zabiorą go na zawsze, co? Pyta Jaś przestraszony, gdy wychodzą. Nie wiem, mówi Janeczka. Wtedy wezwę policję. Złości się Jaś. Synku, mówi mama, tak nie można, przecież to małe dziewczynki. Nie bój się, w przyszłym tygodniu znów je zaprosimy. Ale z misiem, tak? Tak, z misiem. Teraz Jaś jest spokojny. Jaś i Janeczka bawią się w dom. Jaś to tata, a Janeczka to mama. Janeczka już drugi raz pyta. Tato, chcesz jeszcze herbaty? Poproszę, mówi tata i popija herbatę. Nie podoba mi się ta zabawa, mówi Jaś. Zabawa w domu jest denerwująca, tylko picie herbaty i nic więcej. To dlatego, że nie mamy dzieci, mówi Janeczka. Nie mamy dzieci? Pyta Jaś. No nie mamy. Lala się popsuła, nie ma głowy. To bardzo smutne. Mama, tata i tylko jedno dziecko, w dodatku bez głowy. Wiesz co? Badylek będzie naszym dzieckiem. I kotka. Jaś i Janeczka ubierają Zuzię, badylka też, wkładają mu kurteczkę i czapkę. I teraz mama i tata prowadzą wózek z dziećmi. Jest całkiem fajnie. Ale nie trwa to długo. Bo ojej, dzieci nie chcą siedzieć w wózku. Wyskakują z niego i próbują zdjąć ubranka. Do mnie! Wołają mama i tata. Ale to na nic. Dzieci uciekają. Wchodzi mama Janeczki. Co wy robicie? Pyta.
Popatrzcie tylko, biedne zwierzęta, szybko je rozbierzcie. Nie wolno ubierać kotki i psa, oni tego nie lubią. Jaś i Janeczka łapią Zuzię i Badylka i zdejmują im ubranka. Szkoda, szkoda, to była taka fajna zabawa. Teraz znów będą pić herbatę. Mama i tata z popsutym dzieckiem. Dzieckiem bez głowy. Jaś zaczepił się o drzewo. Jaś i Janeczka bawią się w ogrodzie. W berka. Biegają wokół jabłoni i krzyczą, krzyczą na całe gardło. Berek, teraz ty! Woła Janeczka i ucieka. Jaś chce ją złapać, ale nagle co to? Zaczepił się o drzewo, swetrem. Ciągnie i szarpie. Zaczepił się nitką od swetra. O, spójrzcie, nitka robi się coraz dłuższa i dłuższa i dłuższa. Uważaj, woła Janeczka. Sprujesz sobie sweter. Ale Jasiowi się to podoba. Odchodzi kawałek, a nitka robi się jeszcze dłuższa. Teraz Jaś chodzi wokół drzewa i nitka okręca się wokół pnia. Uważaj, mówi Janeczka. Poprujesz sobie sweter. Ale Jaś tylko głośno się śmieje. Biega w koło i w koło. Nitka dalej okręca się wokół drzewa, a sweter Jasia jest coraz krótszy. Teraz Janeczka też się śmieje. To takie śmieszne. Jaś ma na sobie tylko połowę swetra. W końcu nitka już nie chce robić się dłuższa, zatrzymuje się. Urwę ją, mówi Janeczka. A ty biegnij do mamy. I Janeczka urywa nitkę. Jaś jest wolny, ale boi się iść do domu. Jasiu, woła mama. Jasiu, co wy tam robicie? Sweter Jasia się spruł, woła Janeczka. Jaś bardzo się boi, chowa się za drzewem, ale mama już jest przy nim i jest naprawdę zła. Bardzo nieładnie, Jasiu, mówi. Ten sweter zrobiła na drutach twoja babcia, włożyła w to dużo pracy, a teraz zobacz. Jaś stoi bardzo smutny w połówce swetra i płacze. Nigdy więcej tak nie zrobię, mówi. No ja myślę, jeszcze by tego brakowało, mówi mama.